Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, tak jak zauważyłeś, Fresso, Tire and Rubber Cleaner, Rubber, produkt do opon, do mycia opon. Tak jak widziałeś, wstępna zabawa już była i kurczę stwierdziłem, że poczekam, aż pojawi się gruzior. I gruzior się pojawił, jest to szerszeń syna za grosze, za można powiedzieć 2,50 tyle kosztował, no może 3 zł. Auto, które będzie dobijane regularnie, taki auto Kowalskiego, będzie stało cały czas pod chmurą, więc słuchaj, obiekt testowy, aż miło. Nie wiem, czy uda mi się to popełnić jednorazowo, bo pogoda zaczyna być straszna. Od czego zacznę? Zacznę oczywiście od opukania opony, czyli wstępne uderzenie. Kurczę, ale tam miodu jest, ojeju, ojeju, to auto, słuchajcie, 15 lat jeździła dwóch właścicieli. Drugim właścicielem była kobieta, która jeździła nim 15 lat. 15! No to sobie wyobraź. Starsza kobitka, no teraz już starsza, powiedzmy. No, kupiła jak była w średnim wieku, teraz jest trochę starsza. I no, widać, że to auto w ogóle nic nie było robione, kompletnie nic, oprócz tego, że w środku jest wyjebane lakiem. Ale to tak, kurwa, o, już błyski. Ale to tak, że po prostu dawno nie miałem takiego szerszenia. Słyszysz to? No właśnie, prawdopodobnie będzie po teście, ale pierwsze co zrobię, zarzucę, zobaczymy, fajny optymizer. Zobaczymy, jak to będzie żarło, zobacz. Pięknie, fantastycznie wręcz bym powiedział, atomizer rozpryskuje. Zapach. On tam coś udaje, ma perfumy, jest delikatnie męczący. I tak jak widzę, że już brąz zbiera. Słuchaj, jest tłusty. Dobrze to o tym świadczy, więc może być całkiem fajny. Stawiam GoPro w przyspieszeniu i zobaczymy, jak już będzie biała, wskakuje później ze Strawelsem 1:1.
Niestety musiałem sobie zrobić przerwę, nie zdążyłem nawet ruszyć w ogóle pędzlem, ale zobacz różnicę po samym spłukaniu. Kurde, jak ta opona już wygląda. Jakbym ją przed chwilą umył. Fakt, że jest zniszczona, to jest z 2012 roku. Ja cię nie mogę staroć. No, trzeba będzie też wymienić. A tu przed. W ogóle tam bezdotykowo. No, kolosalna różnica. Zobaczymy teraz, jak popędzluję troszeczkę, co się wydarzy. No słuchaj, 4 razy myte grubą szczotą i ostatni raz szczotką od Boskiego i można powiedzieć, że już jest, no, białe. Tak naprawdę produkt jest taki, nie pomimo, że tłusty, bardzo napowietrzony. Mega napowietrzony, tutaj to brudne, to gdzie złapałem felgę, więc teraz skakuję, słuchaj, z trowelsem 1:1, najpierw opłuczę i zobaczymy, jak się sprawa będzie miała. No jakby to powiedzieć, no król może być tylko jeden. No na chwilę obecną Strowelsa nic nie zastąpi, ale jeżeli chodzi o Fresso, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ładnie, ładnie ściągnął naprawdę ten brud. W ogóle jestem pod wrażeniem, że bezdotykowo ile zdjął. Naprawdę ta opona już wyglądała wtedy fantastycznie, a nie każdy produkt to potrafi. Słuchaj, teraz tak, przeskakuję na tył i postaram się polecieć samym Strowelsem i zobaczymy, czy też za 4. razem będzie podobnie jak przy Fresso. Oklej, słuchaj, jakby to powiedzieć, tu ewidentnie jakbym musiał dłużej, czyli za 4. razem jeszcze coś zbierało i tutaj 5. raz też Boskiego i coś jest. No ale pamiętajmy, to jest z tyłu i zdecydowanie jest gorzej. Możliwe, że teraz wskoczę z Fresso i będzie, słuchaj bajeczka. Więc co, stawiam GoPro i wypłukuję i wskakuję z Fresso. To już widzę, że nie ma co, to jest biel. I od razu już jest opór, już jest szorstko. I bąble. No nie, no na razie króla nic nie przebije. Nawet nie będę wskakiwał z tą twardą, bo skoczyłbym z twardą, nic nie zbierze, a czuję, że zaaplikowałbym ponownie strawelsika i byłoby znowu ciemno. Stare opony, to jest 2015. No nie, no zdecydowanie wygrywa tutaj. Zdecydowanie oczywiście Strowers, ale jeżeli chodzi o ten produkt, słuchaj, nieźle, naprawdę, jestem miło zaskoczony. Teraz tak, tu opona, zobacz, wyczyszczona już tym Strowelsem i co ciekawe, ta opona jest mokra i mam podejrzenia co do tego produktu, że on pachnie mi troszeczkę, słuchaj, jak Evrona. Któryś produkt, czy on czasami od razu nie zostawia po sobie zabezpieczenia. I to właśnie mam zamiar sprawdzić. Jak to zrobimy? Umyję jeszcze raz Strowelsem, wysuszę kawałek element opony, podzielę taśmą i z jednej strony umyję Fresso, wypłuczę i zostawię. I zobaczymy, jaka będzie różnica. Coś mam podejrzenie, że on tak troszeczkę oszukuje jak Elite Detailer. Zaraz właśnie to sprawdzę. Przepraszam, że już tak ciemno. Kurczę, zapomniałem nagrać, że sprawdziłem. Nie zostawia nic po sobie, więc luz. Tylko i wyłącznie czyści. Nie zostawia jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia, czyli nie oszukuje. Ciemno, co? Wiem, że ciemno, przepraszam. Stoi tutaj Maniuś, stoi tutaj Peżocik. No dobra, słuchaj, co do produktu. No, nie jest zły, naprawdę.
produkt nie jest zły. Z tych chyba takich, kurczę, do gotowców jeden chyba z lepszych. Naprawdę, jeden z lepszych. Jeszcze jakby miał ten pościsk, pomimo tej tłustości, tego pościsku trochę brakuje. Ale jak na gotowca, naprawdę bardzo fajny produkt. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, czas posprzątać to wszystko.